Cześć, z tej strony Michał, jesteśmy właśnie w Istambule, to będzie mój pierwszy zamaskowany vlog. Jesteśmy w drodze na nasze pierwsze tureckie śniadanie. Jeżeli chcecie zobaczyć turecki street food i co tutaj można zjeść ciekawego, zostańcie z nami. Pierwszym tureckim śniadaniu to mieć taki klasyczny zestaw, bardzo dużo mezę, czyli przystawek jest ich raz, dwa, trzy, cztery, chyba z 15. Tutaj mam jajko na twardo, ziemniaczki, jakiś biały ser prawdopodobnie. Co to jest? Spróbujemy. Jakaś pasta taka pomidorowo-paprykowa. Tutaj coś jest z tahiną, podejrzewam. Słodka tahina z miodem albo z czymś podobnym. To nie wiem, co to jest. To jakaś pasta prawdopodobnie z oliwek. To wygląda na taką klasyczną nutellę, więc może nie będę próbować. Wczoraj jadłem też coś takiego, to jest coś, nie wiem jeszcze co to jest, muszę przeczytać w internecie, ale jakby taka słodka śmietana, bardzo smaczna. I prawdopodobnie takie moje ulubione serki, coś jak na Słowacji, warkocze. Zaczynamy. Ta penada to jest ewidentnie mój faworyt. Będę musiał więcej eksperymentować z podobnymi sobie pastami kanapkowymi w domu. Bardzo mi smakuje, delikatnie ostra. Super. Cenowo jest również bardzo atrakcyjnie, przynajmniej jak na razie. Za takie dość obfite śniadanie dla dwóch osób z nielimitowaną herbatką zapłaciliśmy około 45 zł, więc w mojej ocenie bardzo atrakcyjnie. Jesteśmy na pierwszej kolacji. Nie potrafię wymówić niestety nazwy tej restauracji, ale napiszę ją tutaj w opisie. Jest to restauracja znaleziona przez Justynkę, która specjalizuje się w rybach i owocach morza. Nie mają menu, co jest dość ciekawe. Codziennie serwują tylko to, co akurat jest świeże złowione, także jest dla nas, czeka nas mała niespodzianka. Na początku zamówimy zupę rybną, sałatkę i jakieś są takie typowe tureckie przystawki. Koperkowa z kawałkami ryby. Kremowa, bardzo dobra, musisz spróbować. Soczyste, przepyszne, rewelacja. Czas na danie główne, ja sobie zamówiłem bonito, trzy takie kawałki małego tuńczyka. Justyna ma sea bassa, też jestem bardzo, bardzo ciekawy. Świeżego tuńczyka jeszcze nigdy nie jadłem. Zobaczymy, jak to smakuje. Zapowiada się ciekawie. Komentarz chyba zbędny. Spróbujemy zwędzać jeszcze troszeczkę twojego. Tu widzę, coś tam jest. Nie wiem, który lepszy, ale na pewno będziemy się wymieniać. Kolacja była rewelacyjna, naprawdę polecam to miejsce. Byliśmy też zaskoczeni cenowo, bo nie wiedzieliśmy przez to, że nie mamy menu, ile to wszystko będzie kosztować, ale za dwie przystawki, dwa dania główne i napoje zapłaciliśmy 100 zł, więc jak na świeże ryby, w mojej ocenie to była bardzo dobra cena i warto spróbować. Zaglądnijcie tutaj. Dzisiaj śniadanie było nietrafione, wybraliśmy takie dość popularne, modne, powiedziałbym, instagramowe miejsce z pancake'ami, z niezliczoną ilością sosu, chcieliśmy poszukać tam inspiracji. Jednak okazało się, że sosy są dość średnie, momentami nawet powiedziałbym niedobre, szczególnie masło orzechowe, jeżeli jest się przyzwyczajony do dobrego. Kompletnie mi nie smakowało, dlatego nie będziemy może Wam tego pokazywać, ale po drodze trafiliśmy na bardzo dobre lody, jadłem pierwszy raz w życiu lody kasztanowe. Ciekawy smak, delikatnie słodkie, bardzo mi smakowały, a teraz w bocznej uliczce trafiliśmy na taką, bym powiedział, bardzo lokalną kawiarnię, gdzie dawno nie było turysty i pijemy przepyszną turecką kawę.
jedna z najlepszych knajp koło naszego hotelu jest to taka mała knajpka z lahmacun. Już je próbowaliśmy rok temu w Bejrucie. Jest to taka cienka turecka pizza, bardzo cienkie ciasto z mięsem. Tutaj Justynka sobie wzięła takie coś, taką wersję serową prawdopodobnie. I będę pił jeszcze mój pierwszy w życiu Ayran. Ayran to jest taki rozcieńczony jogurt z solą. Okej. Bardzo dobry. Na początku byłem zszokowany delikatnie smakiem Ayrana, ale coraz bardziej mi smakuje. Rzeczywiście jest taki jogurt pitny, rozcieńczony do formy, że można pić spokojnie z nutą słoną i to daje taki fajny aromat, że jest ok. A to jest kunefe, takie ciasto serowe z pistacjami, albo jest zrobione na makaronie, albo na takim cieście pszennym. Zobaczymy. No rzeczywiście sporo sera. Spodziewałem się bardzo ciężkiego ciasta, jest lekkie, nie za słodkie. Bardzo przyjemny deser, musisz spróbować. Ups. Jesteśmy pod sklepem ze słynnymi kiszonkami. Tutaj mam sok z wszystkich kiszonek w sklepie. Troszeczkę się boję, ale spróbuję. Nie jest taki straszny, jak się spodziewałem. Dobry, spróbuj. Małże z ryżem, dość popularne danie w Istambule. Bardzo dobre. Ciekawe połączenie. Jestem jakimś wielkim fanem małż, ale z ryżem fajnie się to komponuje. Wygląda bardzo apetycznie, dużo sezamu, chrupiący, widać, że jeszcze świeży. Dobry, ale krakowskie chyba lepsze. Próbowałem już 2-3 razy baklawę, ale jakoś szczególnie mi nie smakowała, dlatego dzisiaj udaliśmy się do fana, który zwie się królem baklawy. Jestem bardzo ciekawy, czy jego baklawa będzie smaczniejsza. Tu są podobno 24 warstwy cienkiego ciasta z pistacjami. I zaraz sprawdzimy. Wygląda smakowicie. Mam nadzieję, że nie jest jakoś bardzo, bardzo słodka. Wymarzy zupełnie coś innego niż to, co jadłem do tej pory. Rewelacja. Spróbujemy następną jakąś. Powiem wam, że nie bez powodu pan się nazywa królem baklawy. Piszemy adres, jeżeli będziecie w Istambule, chcecie spróbować prawdziwą baklawę, polecam to miejsce. Dopytałem Justynę, ile zapłaciła, jestem aż zdziwiony za te wszystkie kawałki baklawy z gigantyczną ilością pistacji. Dwie kawy, około 30 zł, także jak za taki deser, naprawdę bardzo dobra cena.
Jesteśmy w Bali Kekmek w porcie. Tutaj są świeżo łowione makrele, które smażą panowie od razu z grilla. Tutaj takie kanapki. Zapach jest mega, mega intensywny, aż ciężko wytrzymać. Dla mnie zbyt mocny, ale mam nadzieję, że kanapka będzie smaczna. Nie jestem jakimś wyjątkowym fanem makreli, ale jest całkiem smaczna. Można spróbować, jeżeli lubicie, to na pewno warto. Wow, powiem wam, że te śniadania po europejskiej stronie są również niesamowite. Zamówiliśmy tak klasycznie zestaw dla dwóch osób. Tutaj mamy około 10 sosów. Menemen, czyli taka jajeczniczka z pomidorami. Kiedyś to jadłem w Krakowie, bardzo mi smakowało. Troszeczkę rzeczy na ciepło. Pita, taka lahmacun prawdopodobnie. To jest prawdopodobnie też sałatka z bakłażanem. Sprawdzimy sosy po kolei. Sos jajeczny, taki z jajkami jakiś. To będzie pewnie tahina. Tak, tylko taka delikatnie słodka. Humusik bardzo dobry. To moja kolejny raz ulubiona pasta z papryką. To pewnie coś z burakami. Taki twarożkowy ser. Zaraz testujemy resztę. Bardzo dobra. Powiedz, z czym jest? Tu są pomidorki. To jest jakby taka wersja szakszuki, tylko wymieszana. Nie są to jajka sadzone, tylko taka typowa jajecznica z pomidorami. Być może troszkę papryki, przypraw. Na pewno jest tu też cebula. Bardzo smaczna. I podejrzewam, że prostsza w przygotowaniu od szakszuki, bo nie trzeba używać piekarnika. Musisz spróbować. Było bardzo smaczne, to było tego za dużo dla nas, także jeżeli mówi się 3-4 osoby, warto wziąć co najmniej jeden zestaw śniadaniowy mniej, wtedy przynajmniej skorzystacie do końca. Cenowo było znacznie drożej niż po części azjatyckiej, tam zapłaciliśmy za takie śniadanie około 45-50 zł, tutaj około 80, więc cena krakowska, ale dalej przyzwoita. Idziemy teraz na bazar. Właśnie przechodzę koło Carrefoura w Istanbule, także nie mogłem odpuścić i sprawdzić, jaką mają alejkę ekologiczną. Wybór produktów ekologicznych w Carrefourze w Istanbule jest dużo większy niż się spodziewałem. Bardzo się cieszę i podoba mi się jeszcze jedna rzecz. Poza alejką typowo ekologiczną, w każdej alejce można znaleźć produkty ekologiczne. Super, podoba mi się ten układ. Zawsze lubię, jak są produkty wymieszane, ponieważ nie wszyscy wszystko używamy ekologiczne i to jest moim zdaniem dużo lepszy, przyjemniejszy układ w sklepie, jeżeli te produkty są wymieszane. Wiemy, gdzie ich szukać, na której alejce i możemy sobie wybrać taki produkt, jaki chcemy. Jedyna rzecz, której mi brakuje w Turcji, ale to nie do końca dotyczy kategorii ekologicznej, są to piwa bezalkoholowe. Kategoria, która dość mocno się rozwija w Polsce i bardzo się cieszę, bo tylko takie piwo piję, a tutaj ani w jednej restauracji, ani w jednym sklepie jeszcze nie trafiłem piwa bezalkoholowego. Szkoda. Mam nadzieję, że jak będę następny raz, to już ta kategoria będzie dużo, dużo większa. Z tureckich deserów najpierw próbowaliśmy kunefę, które nam bardzo, bardzo posmakowało. Ostatnio na kolacji nasz dostawca poczęstował nas katmer. To jest jeszcze niezidentyfikowany deser. Prawdopodobnie to są takie naleśniko, pancake'i z lodami w środku, ale smakują rewelacyjnie. Dodatkowo jest masa pistacji. Jak widać, zielony kolor, pistacje. Chrupiące, słodkie, rewelacyjne. We'll be right back.
za nami ostatnie śniadanie. Bardzo mi te śniadania smakują, jednak na co dzień, tak w Krakowie, byłyby dla mnie dość ciężkie. Za nami praktycznie tydzień w Istambule, super spędzony czas. Spaliśmy w trzech miejscach, także mieliśmy okazję zobaczyć całkowicie różne części. Zaczęliśmy od części azjatyckiej, której podobało mi się najbardziej. Tak naprawdę spodobało mi się aż tam tak, że mógłbym się tam przeprowadzić. Bardzo mili, sympatyczni ludzie, mało turystów, bardzo fajnie. Potem byliśmy na Starym Mieście, gdzieś najmniej mi się podobało. Bardzo komercyjne miejsce, czułem się jak na Krupówkach w Zakopanem tak naprawdę. A na koniec ta nowoczesna część, w której jesteśmy teraz. Też fajnie, ale nie tak fajnie jak w azjatyckim, a w azjatyckiej części. Jedzenie przepyszne, chociaż przez cały rok prawdopodobnie nie zjadłem tyle mięsa, ile przez ostatni tydzień. Dużo grillowanych mięs, pieczonych. Warto spróbować, jednak na co dzień dla mnie to byłaby zbyt ciężka kuchnia. Najbardziej w Turcji podobają mi się, poza cenami aktualnie, bo w sierpniu jest naprawdę bardzo, bardzo tanio, jest korzystny kurs. Podoba mi się przedsiębiorczość Turków. Nie liczą, mam takie wrażenie przynajmniej, że nie liczą na państwo, tylko są sami wziąć los w swoje ręce. Przykładem są osoby sprzedające chociażby, nie wiem, chusteczki, zapalniczki, a najciekawszy był dla mnie i najukochańszy pan, który stał na moście z wagą taką łazienkową i można było się za 50 groszy u niego zważyć. Super, popieram takie inicjatywy. Także jeżeli będziecie mieć okazję, polecam, wpadnijcie do Istambułu, tylko 2,5 godziny lotu z Warszawy, bardzo blisko, a bardzo fajna orientalna kultura do sprawdzenia.